Finał The Voice Senior zaplanowany na sobotę, 17 lutego, zapowiada się wyjątkowo emocjonująco, z udziałem cenionych jurorów, Maryli Rodowicz, Alicji Węgorzewska, Tomasza Szczepanika i debiutującej w roli jurora Haliny Frąckowiak. Wśród jurorów nie brakowało zabawnych sytuacji, a Maryla Rodowicz często stała się główną bohaterką tych wydarzeń, co pokazuje jej niezmienną charyzmę i wpływ na dynamikę programu. Szczególnie interesująca była interakcja pomiędzy Rodowicz a Szczepanikiem, gdy muzyk podzielił się swoją nietypową poranną rutyną, codziennym odkurzaniem. Reakcja Rodowicz, która zaproponowała Szczepanikowi odkurzanie w zamian za śniadanie, świadczy o lekkim i przyjaznym charakterze relacji między jurorami. Finał programu obiecuje być pełen atrakcji, ale także niespodzianek. Choć Maryla Rodowicz była dotąd jedną z najjaśniejszych gwiazd show, finałowa odsłona może przynieść zmianę. Zapowiedź udziału Sławy Przybylskiej, legendy polskiej muzyki, która rzadko pojawia się publicznie, z pewnością wzbudzi ogromne zainteresowanie. Obecność tak wybitnej postaci na scenie The Voice Senior może przesunąć centrum uwagi, stawiając Rodowicz przed nowym wyzwaniem. Mimo to, Maryla Rodowicz, znana z nieustającej energii i pomysłowości, z pewnością nie pozwoli, aby jej blask przygasł w finale. Jej doświadczenie, artystyczny zapał i umiejętność nawiązywania kontaktu z publicznością są gwarancją, że nawet w obliczu konkurencji ze strony innych gwiazd, będzie w stanie zaskoczyć i oczarować widzów, mając asy w rękawie. Finał The Voice Senior z pewnością przyniesie wiele niezapomnianych chwil, zarówno dzięki występom seniorów, jak i obecności znakomitych jurorów oraz gości specjalnych. Widzowie mogą spodziewać się emocjonującego wieczoru, pełnego muzyki, wzruszeń i niezapomnianych występów. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.